Przed wami szyderczy skrót filmu o dwóch starych dziadach, którzy próbują przekabacić małolata na ciemną stronę mocy, żeby mieli kogo wysyłać po fajki. A teraz zaatakują nas furasy. No, God, please, no! Gdzieś w odległej galaktyce Darth Vader wbija do Gruzlandii śmierci, machając kiełbasianym paluchem na kierownika budowy, że odbudowują ją tylko w fizycznie możliwym tempie. Co za obsrane lenie! I grozi, że jeśli nie przyspieszą co najmniej dwukrotnie, to sam Imperator przyjedzie na nich nakrzyczeć, a wali mu z mordy. A tymczasem 3PO i śmietnik lecą przez Tatooine do pałacu Jabby the Hutta, gdzie po rozmowie ze stalowym falusem i zielonymi świniami trafiają przed oblicze legendarnego bossa. O, chyba przytyłeś. Któremu puszczają powerpointa ze Skywalkerem, proponującym oddanie swoich stalowych przyjaciół do niewoli, bo tylko prawdziwego przyjaciela stać na taki gest. W zamian za uwolnienie Hana z karbonitu, ale przerośnięty ślimak odmawia, bo to jego ulubiona dekoracja. Faktycznie spaja pokój do kupy jak u Big Lebowskiego. I roboty trafiają do pośredniaka ukośnik sali tortur, gdzie roboty przypiekają inne robotom stopy. To śmieszne, bo niepotrzebnie cierpią! Po czym JavaScript słucha sobie kosmicznej muzyki na żywo i ogląda performance dziwolągu, w którym pierogi wychodzą prawie z gaci. Kiedyś to robili filmy dla dzieci. A później zjawia się zamaskowany łowca nagród z Chewbacką, za którego gruby oferuje 20 tysięcy pieniędzy, ale cwaniak żąda 50, bo ma ze sobą uzbrojoną bombę. Może też by zginął, ale jaki bogaty! Na co Spaślun zanosi się śmiechem, twierdząc, że lubi skurczybyka i przyklepują 35, ale gdy słońca już zachodzą, renegat nastawia mikrofalówkę na 2 minuty i solówka pada na ryj cały i niewidomy. Dobrze, że w tej części nie będzie żadnej niulki w seksownym stroju. A łowcą okazuje się Leia, ale grubas cały czas czaił się za firanką i wrzuca Hana do celi z Chewim, a Leia zostawia dla siebie, po czym w kompleksie zjawia się jakiś ksiądz. Nie, my tu nie mamy żadnych dzieci. Którym okazuje się Luke, ale zostaje zrzucony do Rancora, który po wieprzowinie bierze się za niego, więc wsadza mu do ryja wykałaczkę i przygwożdża drzwiami, a zdruzgotany opiekun aż płacze po śmierci pupila. Po kim będzie teraz sprzątał półtonowy gówna? Ale później chłopaki zostają skazani na strawienie przez Sarlaka, a gdy dolatują nad Jamę Karkun latającymi namiotami, Jabba daje im ostatnią szansę na błaganie o litość, ale Han odpowiada, żeby udławił się własnym kutasem. Wow, mocne słowa jak na kino familijne. To jakaś wersja reżyserska? Na szczęście Luke wszystko przewidział i dając znać zamaskowanemu Lando, uruchamia swój plan, robiąc salto z deski i łapie miecz świetlny od R2, obijając typów jakby trzymał kij baseballowy. Nie dość, że przewidział nieprzewidywalne, to jeszcze czekał do ostatniej chwili, żeby dodać maksimum dramatyzmu. Zasrany artysta. A gdy do imprezy dołącza Boba Fett, Han niechcący odpala mu jetpacka i łowca nagród ginie jak zaszczana łajza, lądując w bebechu Sarlaka. No to do zobaczenia za 38 lat na Disney+. Po czym pół naganiuńka dusi grubasa łańcuchem, a Luke wysadza powietrznego Titanika, dolatując z Leją i stalową erekcją do reszty, wspólnie uciekając. Czeka go później lekkie rozczarowanie. A tymczasem na gwiazdę śmieci przylatuje sam Palpatine, który zapewnia nocniko głowego, że teraz młody Skywalker będzie szukał jego, a wtedy grzyb już go nakieruje na odpowiednią stronę mocy. I nie chodzi tu o tę jasno. Gdy na planecie ze ścieków Yoda opowiada Luke'owi, że owszem, wygląda zajebiście jak na 900 lat, ale jego czas już nadchodzi i niebawem zdechnie. Ale wrócisz jako najsłodszy gadżet filmowy? A mimo, że Luke jego zdaniem nie musi się dalej szkolić, to rycerzem Jedi zostanie dopiero, gdy zmierzy się ze swoim ojcem, Vaderem. Jakbym rozmawiał z psychoterapeutą. Po czym ostrzega go przed uleganiem gniewowi i ciemnej stronie mocy, dorzucając ostatnim tchem, że jest jeszcze jeden Skywalker i odwala kitę. Starzy mędrcy uwielbiają zdychać, nie dopowiadając najważniejszych kwestii. A po chwili zjawia się Obi-Wan Kebabi w wersji dusznej, który zaczyna się jąkać, że mówiąc mu o Anakinie zamordowanym przez Vadera, widział ich już jako zupełnie inne osoby, więc w pewnym sensie nie kłamał. Miło, że przyszedł naprostować potknięcia scenarzystów. Po czym jak to duch zmęczony nieposiadaniem ciała siada sobie na kłodzie, nalegając, że Lukier nie uniknie przeznaczenia i musi zajebać
swojego papę, a tak w ogóle to Leia jest jego siostrą, no i wszystkie pamięciowe do wykasowania. A tymczasem we flocie rebeliantów matka Supermana przekazuje od szpiegów, że odbudowywana Gwiazda Śmierci nie jest jeszcze uzbrojona, a ostatni etap osobiście nadzoruje Imperatio. W sensie biega po budowie w kasku, krzycząc do it! A jej jedyny system obrony jest zasilany przez generator na księżycu Endor, więc prześlizgną się na niego pożyczonym wahadłowcem Imperium, na pokład którego z uśmiechem zgłasza się ekipa Hana. Bo jeśli ktoś ma przeżyć, to na pewno niepoboczne pachoły. I Luke, który nagle się pojawia, generując przy Lei zupełnie inny vibe, jakby odnalazła po latach stepującego brata. Po czym Han z bólem siusiaka przekazuje Lando swojego orła, a gdy siedząc już w wahadłowcu Imperium nadal przeżywa, Leia pociesza go swoim kokainowym paznokciem. Podaj mu szybkiego pazura wiziru, to od razu odżyje. Wiem, że masz. Po czym cisną hiperprędkością pod ruiny i udaje im się przejść kontrolę, dostając się na Endor, gdzie Han sprytnie zachodzi stormtrooperów, żeby zdradzić swoją pozycję. Trzeba było od razu zagrać na perkusji. Więc bliźniaki ruszają za zezolcami motolotami, zabijając czterech stormtrooperów, gdy sami elegancko lądują bez szwanku przy 120 na godzinę, bo fizyka to pojęcie względne. Po czym Luke dołącza do reszty i ruszają szukać Lei, którą nachodzi Warwick Davis w wersji pluszowej, pomagając jej w zamordowaniu dwóch kolejnych żołnierzy Imperium. Ich rodziny już nigdy ich nie zobaczą, super! Po czym Chewie daje się zwabić na martwe zwłoki nieżyjącego trupa zwierzęcia i wpadają w pułapkę, a gdy Artu wycina ich diaksem, zjawiają się puszyste karakany, uznając bez powodu złotą puszkę za boga. To jakaś aluzja do dzisiejszych celebrytów? Więc niosą go na tronie, krępując resztę, którą mają zamiar oszamać na jego cześć, a gdy pozłacane dildo każe ich uwolnić, zlewają go ciepłym moczem, bo Boga słucha się tylko wtedy, gdy nam to pasuje. Więc Lukier wali szczocha, unosząc Puszkina, i wystraszone pokraki uwalniają bohaterów, a później C3 streszcza sierściuchom dotychczasową fabułę, na co przyjmują ich do swojego plemienia. Ej, miałem tak samo z YouTube'em. Po czym Lukier pyta księżną, czy pamięta swoją starą, i ta twierdzi, że słabo, ale na pewno była piękna i miła, ale też smutna. Popil poruchał, a smutny. Na co Lutas zrzuca atomówkę, że jego starym jest Vader, a ona jego siostrą, słysząc w odpowiedzi, że tak naprawdę od zawsze to czuła. Czyli gdy wsadzałaś mu język po same migdałki w poprzednim filmie, to... Aha. Po czym Luke twierdzi, że wyczuwa w pobliżu Darka i sam się do niego zgłasza, przekonując papę, że nadal jest w nim dobro i wciąż może się nawrócić na Jezusa Chrystusa. Oj, nie wiem, czy modlenie się z jedną stalową ręką będzie się liczyć. Ale Nocnik odpowiada, że dla niego jest już za późno i każe zabrać synka do Palpaccio, samemu musząc z emocji złapać kilka głębszych oddechów. Zaczyna już pyskować, gówniarz, co? A gdy Luke przekonuje starego paszteta, że nie ma zamiaru dać się przekabacić, ten wyjawia, że specjalnie zwabił rebeliantów na księżyc, i gdy ekipa Hana wbija do generatora, zostają osaczeni przez fabrykę stormtrooperów. To w ogóle nie było miłe. A flota rebeliantów, dolatując na miejsce, orientuje się, że osłony nie zostały zdjęte, i pan Ryba wypowiada legendarną kwestię. Nie wstąpi duch twój. Po czym zaczyna się kosmiczna bitwa, gdy dziad podpuszcza małolata, no dawaj, ale Jedi nie reaguje, więc wyciąga kolejnego asa, uruchamiając Gwiazdę Śmierci i niszcząc kolejne statki rebeliantów. Zaczynasz mnie trochę irytować? Na co zjeżony Luke w końcu sięga za miecz, ale papi go powstrzymuje, po czym trochę się pyrkają i robią przerwę, ale gdy Vader wyczuwa w myślach Luka, że ma siostrę i sugeruje, że może ona przejdzie na ciemną stronę, a walenie koksu z paznokci to jeszcze jasna strona? Luke się zagotowuje i napi... starego jak automat, który nie wydał reszty, obcinając mu znowu łapę. Ale gdy zadowolony Palpatino namawia go, żeby zajął stanowisko starego, odpowiada, że nigdy nie przejdzie na ciemną stronę, nie licząc przejścia do Disneya. A tymczasem storm spermerów atakują oddziały małych sierściuchów i film zamienia się na chwilę w kreskówkę, dzięki czemu kilka kamieni i patyków pokonuje uzbrojonych żołnierzy totalitarnej organizacji. Bo żaden naziol nie jest odporny na tyle słodkości. Po czym Ham ściemnia w cosplayu, że już spoko, i matoły dają się zwabić na zewnątrz, dzięki czemu bohaterzy podkładają ładunki wybuchowe, wysadzając generator osłony, i kawaleria rusza zniszczyć Gwiazdę Śmierci. Ale tym razem już zniszczono. Gdy rozjuszony Palputio zamienia się w paralizator, rażąc Luka, ale gdy już ma usmażyć mu nabiał, Vader nagle dojrzewa i wyrzuca swojego mistrza do sypu na elektronikę. Uratował swojego syna i pokazał, że segreguje, brawo! Po czym prosi Lutasa o zdjęcie mu hełmofonu, bo i tak zaraz zdechnie, i je
jednocześnie grając na harmonijce przyznaje, że Luke trafnie go ocenił. Ojciec przyznający się synowi do błędu? Tylko w science fiction. A gdy odwala kitę, Lukier zabiera go do wahadłowca i ucieka, po czym Lando dociera do reaktora i go niszczy, wysadzając rozgwiazdę. A już za 32 lata w przebudzeniu mocy to samo. Po czym wieczorem Luke podpala stos, robiąc pogrzeb swojemu staremu. Umarł tak jak żył, zjarany na podeszwę. Wzruszyłem się przy tej scenie. Po czym cała galaktyka świętuje pokonanie Imperium i zwycięstwo rebelii, która jumprezuje z włochatymi karakanami, gdy odwiedzają ich duchy zmarłych mistrzów Jedi. O, po lewej ten typ, który wymordował niewinne dzieci. I wszyscy szczerzą kły do grupowego. Zdjęcia. Moja prawdziwa ocena tego filmu to 9 na 10. A teraz obejrzyj kolejny szyderczy skrót przygotowany specjalnie dla ciebie.